Dobra, jesteś gotowy? O, stary, ja się urodziłem gotowy, także... Witam bardzo serdecznie, słuchajcie, czekałem na tego człowieka 10 lat, na tego idiotę, co tutaj stoi obok mnie i teraz go właśnie bije. Proszę się przywitać. Ja nie podoba mi się to, że jestem obrażany tutaj od początku filmu. Od początku live'a, a my czekaliśmy na ciebie już z 2 godziny chyba. Nie, no dobra, tak ale z półtorej. Ja... Mhm, słucham, ale jak to powiedział mój jeden z ulubionych Polaków, mam to w p***dzie. Dobrze, w takim razie ja chciałem tutaj tylko dodać, że jesteśmy obecnie na live streamie i kto będzie chciał tutaj... Aha. Oj! Przepraszam. To właśnie będzie mógł wesprzeć nas dotacją, żeby Ognisty został na dłużej, bo inaczej niż pieniędzmi nie da się tego człowieka przekonać. Życzę miłego oglądania, zostawić łapkę w górę i komentarz i serduszka tutaj na streamie, jeżeli jesteście. No jest dużo osób, jest 2000 osób prawie. Dobra, no to przechodźmy. Ja za godzinę biorę 100 zł, chyba że w dupę to 150, co? No, to on powiedział ogólnie. Dobrze ci poszło. Dziękuję, rozgrzewam się. Ja też. Może nie będę się rozgrzewał, bo mi paczki już się spodziewały. Ja pierdolę, dlaczego ja się tak pocę? Kurde, to będzie jak będzie wakacje, lato. Jak będzie 35 osób. Stopni, nie? A będzie. Bo jest efekt cieplarniany, tak? Czy... Jest efekt cieplarniany! Nie no, ale nie wiem, czy zauważyłeś, ale ta zima w tym roku to oj, zimy spadło nie było, sobie. Kurwa, tak, no nie było, bo było bardzo gorąco i bardzo mi się to nie podobało, bo ja bardzo lubię śnieg. Pomogłem ci. O kurwa, pomogłeś mi, dziękuję. No nie wiem. Ja chciałem pojechać na narciochy, nie pojechałem, jestem zajebistym skaczem w tą grę w ogóle, jest to super gada. Ja już jestem na drugim poziomie, możecie tepnąć. Nie. A ogólnie czekaj. To chciałem dodać, że mam tutaj wgrane 3 mapki na ten serwer i nie musimy w ogóle go wyłączać, proszę pana, dlatego... tutaj wyłączać. Wielki props dla Molki po raz kolejny, ponieważ ogarnął plugin Multiverse, czyli tam wiele światów na raz. Dobra, tepnąć się czy nie? To jest najłatwiejszy czekaj. Poziom na świecie, dlaczego ty nie możesz tego przejść? Jak ja mogę się... Mogę dobra, końcu. Ja się do niego tepnę. Patrzcie, to jest nie, no, człowiek, czekaj, który nie potrafi zwykłych... Znaczy, tu jest jeszcze lajcik, zobacz, czekaj. No. Wow! No, tutaj mogę. Ja spadłem, ale, ja nawet nie potrafię, bo ty jesteś kozak, zobacz, no patrz, no. Jest będziesz jakiś donajcik, ognisty to i... Oj, tak. I 71 groszy. Czyli kolega będzie tutaj na YouTubie, ponieważ właśnie wrzucił donata i pozdrawiam pana, albo panią Arazuk. Ja tam nie mogę wskoczyć, ja nie wiem, czy tam shifta dobra. Trzeba nacisnąć, kurde, czy trzeba nacisnąć przycisk, dobra, ja wiem, co nie trzeba zrobić. Proszę bardzo, tutaj, o, dało ci się. Ten pierwszy poziom był bardzo łatwy. Bardzo łatwy. Wiem, czy... no. Dobra, przeskoczyłem. Tak. Skąd masz tą mapkę w ogóle? Kupiłem. A to się kupuje teraz mapy, kurwa. A to nie żartuję. No przechodź. Kupiłem mapę przechodź. W Minecrafta. O jest. Przechodź. Oczywiście, że przechodź. O nie, oj nie. Świetnie. Coś ci nie wyszło. To jest świetna gra w ogóle, naprawdę. Ja tak. Właśnie tego mi brakowało. A mi się wydaje, że możemy zrobić jeszcze takie exclusive, jak już przejdziemy te mapki, że możemy pójść na jakieś Bedwarsy może czy coś, jeżeli ludzie jeszcze będą chcieli. Wiesz, Bedwarsy spoko. Ja ale to czekaj, do której masz dzisiaj czas? Do 21. Do 21. Do 21 z minutami, tak? Nie. Rozumiem, dobra. Nie, wiesz, nieograniczony tak na dobrą sprawę, bo... Aha, no o, tak. Przeszedłeś? Przeszedłeś! Ale nie, czekaj, ty przeszedłeś to? Ja nie mogę tego przejść, co ty... Ej, cheatowałeś, przeszedłeś, serio? No nie, no przecież tu nawet bloków się nie da rozwalać. Czekaj, co jest? Czemu ja tego przejść nie mogę? Ej, przeszedłeś to? Serio? Nie no, tak. Molka, ty wow, Molka... Ja już jestem na kolejnym, co? Ja na light blue już. Co jest? O Jezu, ale dobra, nie, tutaj się zatrzymam, wiesz dlaczego, bo jest... No dlaczego ja tego przejść nie mogę? Jak ty żeś te 4 klatki przeszedł? Sąsiad chyba zaraz walnie w ścianę czy coś, sąsiadka tam się obudzi. Raczej nie powinienem tego mówić. No zobacz co na live'ie. Jakiś... A to gdzie to się patrzy? W końcu, Boże! A, dobra. Johnny, dziękuję. Johnny, no pozdrawiamy. Dziękuję. Dobra, czekaj. No nie, no i spiłem te 280 na końcu. A. Pan Pietruszka, poproszę dla pewnej pani. Traksek, tak napisała. Traksek. To zrób. Remu, ty się weź kup, bo... No dobrze, ale ty byś może zaśpiewał pan Gruszka, pan Pietruszka, co? Słuchaj mnie uważnie, chcesz pieniądze czy nie? No to jeżeli nie będziesz śpiewał, to ci nie wyśle ani grosza. To zaśpiewam co tylko zechcesz. Jestem k***ą.
idę uczyć dziewczynę parkura. Proszę bardzo, Neizir, pozdrawiamy. Ale w Minecrafcie parkura nie wolno wychodzić z domu, halo. Oj, to prawda. Jeszcze jedna rzecz, Ognisty, bo ty nie zacząłeś śpiewać. Pan Gruszka, pan Pietruszka. Przecież ty tu kiedyś śpiewałeś. A może Ognisty polubi dźwięk łuchu? Nie mogę tego puścić, Kuba, teraz, wiesz, dobrze o tym wiesz. Toronto Maple Leaf Suck, ja ci dam. Oj, to prawda. Dobrze, dobrze powiedział. Mateusz, pstryknij w okularki, napisała Livia. Przecież ja mam soczewki, ja nie mam już okularki. No to weź pstryknij sobie w łeb. Ja mogę pstryknąć w brzuszek, bo jestem jebanym grubasem. W brzuch to możesz się tam w bęben walnąć się, no. Nie. A może ja, może ja. O! Prawie, prawie. Jesteś tu już. No kurwa, internet, serio? Ej, internet wywala? Co ty gadasz? Ej, internet, słychać mnie Ognisty, czy nie? Tak. No ej, jeszcze mnie słychać, ale nie wiadomo, może za chwilę mi wywali internet, więc zaraz, jeżeli tak będzie, to zresetuję router i będzie dalej live, spokojnie. Był donate, sorki, że nie przeczytałem. Ale był na ekranie, więc pozdrawiam. Dobra, czekaj, nie ogólnie. Co, ale co to stało? Zobacz, donate. Ja się spociłem. Siema, pozdrawiam was serdecznie oraz Bercika, drukarka się psuje. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Korwinista z Pomorza pozdrawia? To dobrze. To weź, uważaj tam, nie psuj internetu, proszę. Marcin, nie krzyż, tak w ogóle przez zło otwarte, go Ognisty na masakrę, a tak w ogóle ten, napisał to razem. Tak w ogóle, w ogóle, tak napisał, ja ci napiszę, o tak to napisał. Co o tym myślisz? Oj, czekaj. Ja myślę o tym, jak on się nazywa, ten, kto to tak napisał? Już nie pamiętam. Nie pamiętasz, kurwa. Nie pamiętam, bardzo dobrze. Ale mi działa internet, co ty gadasz? Wyjaśnij Mateuszu, czemu przez 54... Dziękuję, pozdrawiam Ireneuszu, ja nie jestem koksem w parku, że jestem... Cały czas przegrywają z Bostonem w playoffach, no dlatego, że oni się tam podkładają i mają... Nie podkładają się, zamknij się, ty kibicujesz Leafs! Podkładają się! Co? Nie, senatory najlepsze. Go Senators. Senatory... No zostaw mnie już, nie banuj mnie, kurwa. Chodź, nie no, bo będę jebał senatorów jak mnie zabijesz. Jak mnie zabijesz, będę jebał senatorów. I ja mam cały czas... Za powrót tego duo i pozdro, odcineczek. Pozdrawiamy panie albo pani Alu. Dziękujemy za donata. Zawsze i wszędzie Straż Miejska będzie. No będzie. No będzie. I nawet wygłasza komunikaty ciekawe. Ja to się z tym zgadzam ogólnie. Nie mogę go zabić, coś jest zbagowane. No mniejsza o to, dobra. Bremu, pamiętasz remiksy Jacha? Pamiętam. A mógłbyś... To ja. No, czy mógłbyś ogóle... zapytać Ognistego, czy dalej napierdala na gitareczce? Thank you from the mountain. Napierdala... Nie, nie napierdala. Już nie? Już nie grasz? Mam trzy gitary. No, no. Jedna elektryczna, jedna klasyczna. Zepchnąłeś mnie chyba! To ty mnie kurwa***nąłeś teraz, bo ja cię nie mogę przecież... Spadłem! Dobra, mogę przejść ten łatwy parkour, to jest banał. No właśnie, ja jak widzę te 180, to ja paralityka się zamieniam. Bo ja tego nie umiem. Nie mogę. W końcu coś się dzieje na tych streamach. Składam wniosek formalny, żebyś puścił Meatball Parade. Mógłbym to zrobić, ale może po escape, ponieważ teraz jak już przechodzimy, to nie ma sensu tego robić. A co to Meatball Parade? Już. No to to właśnie. To nie mam tego pojęcia, co to jest jebać senatorów. Okej, dobrze, w takim razie... Dobra, nie no, żartuję, przecież ja ich uwielbiam, codziennie ich oglądam, jak grają. Przecież ja nawet tam jeżdżę i kibicuję, ty ku... Ognisty, pstryknij w soczewkę. O Boże. Pstryknij w soczewkę, o kurwa. Wiecie, to musiałbym sobie w gałkę oszną pstryknąć. Pstryknij sobie, pstryknij, będzie świetny pomysł. A, muszę cię odbanować, dobra, już cię odbanuję. A przeprosisz? Przeproś. Przeproś, za co? Przeproś. Ale to przecież ja powiedziałem, że senatorów kocham cię. A powiedziałeś coś brzydkiego. Bo... Nie. Przeproś. Mi się pojeba Apple Leafs, to ich jebać, nie senatorów. Mateuszek, jak tam twoja kariera kabareciarza, co? Szczerze? No teraz się nic nie dzieje, bo jest plus. Ale tak, to chyba będziemy jeździć po jakichś tam pipidowach. Tak? No stary, bo to jest... Bo ty taki śmieszek byłeś, no. Ja już ci tłumaczę, na jakiej zasadzie to polega. Mamy 20 stron scenariusza. O, dziękuję, przeszedłeś. Czekaj, Ognistego nie było, bo skilla nabierał w parkierze przez lata, żeby teraz Brema pobić. Ale to nie, ja i tak zawsze będę od niego lepszy. On jest fatalny. Widzieliście to, kurde, no, dziękuję. To właśnie tyle by było w temacie. Plotki przeszedłem sobie za jednym zamachem, easy. Dobrze, to teraz dalej. Słuchaj. Słucham, proszę bardzo, proszę kontynuować. Ja może zabrzmię teraz do dupy, w sensie nie powinienem tak mówić, ale ten kabaret tak naprawdę nie jest, jest do dupy, super... jest fatalny, po prostu taki bezbek, ja pierdolę, no musiałem nie to powiedzieć. Borowik, tak, w sensie, tu nie ma różowego twojego ulubionego koloru. Bremu, tu jest różowy twój ulubiony kolor. 1-1, wysłam jeszcze raz, bo problem z internetem był ważniejszy, pozdrawiam.
Bremu, weź go zmuś do śpiewania, albo zacznę go zmuszać innym sposobem. Halo? O, samo się połączyło! Działa ci? Halo, tak? Słyszy... No słyszę, nie? Słyszę. A co ty robisz z tym mikrofonikiem? Czemu ty mnie tak brzydko na ten wyzywasz, jak ja nie słyszę? Ej, nieprawda. Ja powiedziałem... Słuchaj, ja stwierdziłem fakty, halo? Tak? Halo. Jak pory roku Vivaldiego. No mów, mów. Bierzesz światło w swoich oczach. Światła nie ma, kurwa, ale my sobie tak zaśpiewaliśmy. Będzie można słychać. Będzie można mapki wam wysyłać? Tak, będzie można, tylko na maila, najlepiej ze screenshotami, tam najlepiej na najnowszą wersję. Tak, słychać. Tak. Halo. Co on ogląda mojego live'a? O, uwaga, czyżby, czyżby. Halo? O, wrócił, proszę państwa. Ja trzy razy płakałem, kurwa, włączałem bez kitu. Jezus Maria. Boże, z tym... Słyszysz mnie? Tak, działa, słyszę, tak? Słyszę, wszystko? No ale nie wiem, to jest jakaś tragedia z tobą tutaj. Granie w cokolwiek. Dobra, jakie to skurwie... O nie, co zrobiłem! Molka! O nie, co zrobiłem! Nie, nieważne, nieważne, czekaj. Game mode, creative, zaraz znajdę tam, gdzie byłem. To było... Ale skurwie trochę, ja pierdolę. Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Halo. O Jezu, dobra, dobra. Dobra, możemy już, możemy... Co ty masz w łapie? Co ty masz już? Dywanik, dywanik, tylko dywanik. Nie mogę tego położyć, bo mam... Chodź, chodź, przechodzimy. No już. No dobra. Dobrze, no to przechodźmy w takim razie dalej escape'ika. Co tu kurwa mam zrobić, przepraszam bardzo? Co to jest? Oto, na to zielone wskoczyć, kurwa, czy... A, o kurwa, lol, myślałem, że to jest ten jakiś dywanik po prostu, że... Dobrze, że no w takim razie był temat twojego śmiesznego kabareciku. No ja osobiście uważam, że to jest totalny bezbek, chuj. No. Nie, ale czekaj, już no, ci słucham, mówię, słucham, bo słyszysz mnie, nie? Słucham, słucham. Dobrze, tak, Discord działa, zajebiście. Słyszko, wszystko słyszać, tak. To, co jest na YouTubie, to kurwa były pierwsze podrygi, to 5 lat temu było, kurwa, było i więcej. Pamiętam, jak jakieś dzieci tam z publiczności się śmiały, żeby tam nie było ci przykro, żeby ci przykro nie było, no. Dobra, to był kurwa pierwsze gówno, które napisaliśmy. No, no. My tego nigdzie nie próbowaliśmy, tylko po prostu, dajmy to, nie? No. Na zdrówko, tak. Znaczy teraz nie mówi się na zdrowie, jak ktoś kichnie, tylko się mówi spierdol. Nie mówi się tak, bo... zabijecie zaraz. Nie, dobra, słuchaj, bo to, bo w ogóle było pierwsze nasze gówno, które stworzyliśmy. No, no. Ale żeby było śmieszniej, to kurwa dyrektor tam, o Jezu, gminy chyba, czy no organizator tak, tego czegoś. Słucham. On był kurwa zadowolony z tego. Zajebiście mówił, był że... zadowolony? Tak, mówił, że k***a, że... Czemu ja tego nie mogę przeskoczyć? Dobra, mów, no. Że spodziewał się jakiegoś gówna, że to mu się podobało i że... Ale on tylko, ale wiesz, że on tak tylko z grzeczności powiedział i tak na poważnie to twierdzi, że to jest żałosne i w ogóle. Mieliśmy, słuchaj, mieliśmy jeden występ w Sanoku i on był k***a żenujący jeszcze bardziej. W Sanoku tylko stalówka, tylko stalówka! Jestem w jakimś ciemnym pomieszczeniu, nawet... dobra, tepam cię po prostu. Ja przeszedłem chyba dalej, wiesz, tak mi się wydaje. Estetyczne. No bo kurwa, to jest labirynt, ja już go przeszedłem. Estetyczna stopa wysłała donata. Ile siedzi w łapie ognistego? Jakieś 31 centymetrów mi się wydaje, tłuszczu nawet. Czekaj, ja jestem na respie, co ja zrobiłem? Tam płytka zabiło mnie i jestem... Ja też, kurwa. Dobra, dawaj od początku, mamy czasu dużo przecież. Nie, ja mam trzy mapki, chyba se kpisz, nie ma takiej opcji. No to weź tam poleć na tym game modzie, tak, tak, tak. Kiedy kolejny odcinek z kabaretu? Nie, ja tego nie wrzucam na YouTube absolutnie, bo to byłby strzał w stopę. Ale odnośnie tego kabaretu, to powiem wam tak, że my mamy 20 stron scenariusza gotowego i te skecze nowe są w miarę kurwa zabawne, muszę przyznać. To tutaj nie, no no no. O, jestem! Kliknąłeś? Gdzie już, byłeś? już. Dobra, proszę bardzo. Game mode. Ale to też jest one, bo też są trzy płytki i pewnie ta środkowa to jest Czekaj. Właśnie, jak myślisz? Bremu, czy mogę pojechać do Kraśniczka autobusem zarezerwowanym na nazwisko Ostrowski? To pytanie do ognistego. Pamiętasz? O Jezu, tak, jak ja wtedy bekę złapałem, o Boże. Jak nie chciałem podać jeszcze swojego prawdziwego nazwiska. Zabiło cię, czy nie? Czy tylko mnie? Nie. No to a dobrze. Ten po prawej. No to tak myślałem, dobra, że to ten po lewej? Myślisz, że to ten?
Myślę, że ten środkowy. To? Myślę, że tak, bo... Ja myślę, że to jest za łatwe. Znaczy, ja w ogóle, ja dobra, w ogóle ja przedstawiam, że to jest... Jak tu jest trap? Jak tu jest trap, kurwa? Jak w to wskoczysz, to... No, w sumie tak. Tu też, lol. Nie, no to ten lewy, lewy na 100%. Ło, no. A czekaj, widzisz, patrz, 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 teraz tutaj ja jakiś... tu jestem, dzień dobry. Dobra, co tu teraz trzeba zrobić? Oj. A, wiem, wiem, co trzeba zrobić. Zostaw, zostaw. A, ja chyba też. Czekaj. No, to rób, no. Czekaj. O, prawie. O. A co jest? Ale to na tym to polega? Tak, na tym to polega, no. A to... działa to w ogóle? Ja mam się zbugować, no idź, tak? No idź, idź, no idź. O czekaj, ja to ogarnę. Dobra, nie ogarnę. Co to? Co to, kurwa? O nie! Słyszysz mnie? To słyszę. Uderzyłem w klawiaturę i mi się Minecraft zaciął. Halo. Tak, ciebie słychać. Rita dobra, Maleńczuk czyli... ognisty z Ulany. Kurwa, nie śmieję się z grubszych, to po pierwsze. Gaming slash streamer slash chat. O co chodzi, że ktoś jest po Marsjankach? O co tu chodzi? No, bo ty jesteś po Marsjankach ogólnie. O dobra, już sobie odświeżyłem czat, już mi działa. Dobra, 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 super. No to tak, ja mam to przejść oczywiście. Czekaj. Kuba Lichtenberg, nie na kalkulatorze, kurwa. Lifsy są zajebiste, to po pierwsze, nie a po są. Drugie... No dobra, są chuj, przecież wiem. A tak naprawdę najlepszym klubem hokejowym jest Stal Kraśnik. Nie wiem, czy kojarzysz. Stal Kraśnik gra w hokeja? Oczywiście, że nie. Stal Kraśnik gra w piłeczkę nożną, jest kurwa w 8 lidze. Czy tam gdzieś kurwa. Przesuń dupę. Dobra, to jest jakieś zepsute. Tego a, się... ty się położyłeś przez chwilę. No, to tak... O, dobra, raz. Udało się, super. O, kurwa. Dobra, rób to. Jak to się czołga? Ty się tam... A to jest proste. Dobra, lecisz? O, teraz to jest banalne, to jest banalne. No to o, pięknie ci poszło. No co ty robisz? Musisz przy ścianie kurwa. Dobra, 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 teraz o nie, ty mnie zblokowałeś. Ja cię nie zblokowałem, co to jest? Go back! To niezły go back. I co teraz? Aha, tutaj. O Boże, jestem... chyba chory jestem. Jesteś chory? Chyba tak. Nie, tepniesz mnie, bo mnie w k***. Tak, tak, oczywiście, że cię tepnę. Oczywiście, że tak. Proszę. Tak, oczywiście, że cię tepnę. Proszę, proszę. Ale niektórzy by ludzie myśleli, że jestem świnią. Jesteś świnią i tak już tak myślą. Ja wiem, ale nie utwierdzajmy ich w tym przekonaniu, bo to jest ten... Nie, no weź, nie bij mnie, tylko chodź, przechodzimy. No dobrze, okej, nie ma żadnego problemu, no to przechodźmy to. Kurwa, nie bij mnie! Ogólnie ten, ognisty jest już 10% na kolejnego escape'a, co o tym myślisz? 10%? 10%. Musi być 120, żeby był kolejny. Nie, no się przecież. O, jest właśnie, jest, czekaj, jest prawie 11. Ognisty to sprzedajna kurwa, pozdrawiam, napisał AD3-ka. Pozdrawiam cię, AD3-ka. AD3-ka? Czyli Adek, AD3-ka? Pozdrawiam Adka, ja bardzo go lubię akurat. Adek? No Adek ogólnie troszeczkę, nie, 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 no, troszeczkę się z nim nie, nie, zgadzam, Adek bo to prawda, to prawda, bo jesteś. Nie, pierdolisz, że jestem, jesteś. Kurwa. Jesteś. Nie jestem. Wcale. Nie jestem. A, bo to jest fajne no, kurwa, bardzo? To... Szczerze, każdy z nas ma 1% k***** w sobie, no taka to jest prawda, kurwa. Zgodzisz się ze mną? Nie. Czemu nie? No może czat powinien się z tym, no, nie wiem, to czat może niech odpowie na to pytanie. Radek Naczka, ognisty, jaki głos, myryry, dziękuję. Ja mam taki gruby głos, dlatego że sam jestem gruby po prostu. I dlatego to tak działa teraz. Dobra, gdzie mamy iść? No kurwa, mapka jest zbugowana. Tak, żeś kurwa wybrał. Świetnie, po prostu świetnie się super przygotowałeś do tej gry dzisiaj. Bardzo dobrze się przygotowałem. Ja. No mówię ci. Tu jest button, mam już. No. O no to świetnie. Gdzie jest button? Gdzie nie powiem ci, szukaj, 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 szukaj. A, ktoś O, znalazłem! Dawid napisał, że ognisty ma 100% kur... w sobie. Który to tak napisał? No, Dawid tak napisał, ja się... O, widzisz? Marcin teraz też tak napisał, że ty masz 100%. Nie, to jest pierdolone.